Dzień dobry, witaj. Nazywam się Agata Wiatrowska i w dzisiejszym filmiku chciałam opowiedzieć o tym, jakie są programy, żeby zostać facylitatorem programów rozwoju z końmi, czym się różnią i na czym polegają. Więc generalnie są dwa programy, które oba dają uprawnienia do tego, żeby prowadzić program rozwoju z końmi, ale mają znaczące różnice. Pierwszy program to jest program Trained Trainer, intensywny, dwudniowy program facylitator programów rozwoju z końmi. Jest to program autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie EAHE, czyli European Association of Horses Certification, który od kilkunastu lat zajmuje się certyfikacją, badaniami, jakością i rozwojem metody Horse Assisted Education. Jest to program, który jest zatwierdzony i który daje solidne podstawy. Po nim też można dołączyć do stowarzyszenia, zostając jego członkiem tego międzynarodowego. I to jest tak, że ten certyfikat jest wystarczający, żeby prowadzić warsztaty jako facylitator, ale właściwie, żeby on dobrze zadziałał i żeby to było wystarczające, to trzeba spełniać trzy warunki. Trzeba mieć doświadczenie z końmi, pracy z końmi z ziemi, czyli tutaj jakby ekspertyzę w tym obszarze. Trzeba znać swoją grupę docelową, z którą chce się pracować. Może to być tak, że nie wiem, nigdy nie miałam do czynienia z organizacjami, z menadżerami, z liderami. Pójdę, zrobię dwudniowy trener i zacznę pracować z biznesem. Czyli trzeba znać tą grupę docelową, ale też trzeba mieć jakieś doświadczenie z człowiekiem w sytuacji rozwojowej. I to mogą być bardzo dużo różne rzeczy. Oczywiście można po prostu być coachem, terapeutą, trenerem, facylitatorem, ale też po prostu menadżerem, który pracuje z grupami i wie, jak ludzie potrzebują jakby być prowadzeni. To mogą być właśnie też liderzy, osoby prowadzące jakieś organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Trzeba rozumieć człowieka w sytuacji rozwojowej, jak człowiek się uczy, czego potrzebuje, jak prowadzić grupę, jak z grupą rozmawiać. Więc właściwie trzeba połączyć trzy bardzo specyficzne jakby pola i wtedy trener może być wystarczający i po nim można pracować. Drugą drogą, którą też można traktować jako kolejny etap po trainer, jest szkoła facylitatorów. I szkoła facylitatorów jest długoterminowym, pięcioweekendowym, bardzo intensywnym, połączonym z treningami zadaniowymi, programem rozwojowym. Czyli czym ona się różni od trainer? No przede wszystkim czasem, ale też oczywiście się różni merytorycznie, bo przedstawiam w trakcie szkoły wszystkie modele i wszystkie moje doświadczenia i też przedstawiam moje własne autorskie rzeczy, które mi się po prostu sprawdzają. Tego trainer nie zawiera. Jest bardzo dużo pracy na własnym procesie, nad własnym rozwojem, nad tym, żeby zrozumieć, kim ja jestem, co chcę wnieść do świata, z czym chcę wyjść do ludzi, po co chcę to robić. Czyli taka praca nad docieraniem do głównej wewnętrznej motywacji facylitatora, ale też są treningi zadaniowe pomiędzy spotkaniami. Zadaniem jest przygotowanie koni trenerów, poprowadzenie sesji indywidualnej i takim już finałowym treningiem zadaniowym jest poprowadzenie 4-godzinnego warsztatu dla 4 osób i te sesje omawiamy na zjazdach, więc można od razu zobaczyć, jak w różnych sytuacjach wychodzą różne doświadczenia i z tych doświadczeń się uczyć. Więc jest to taki program intensywny treningowo też pod tym kątem, jeśli chodzi o szkołę facylitatorów. Oczywiście można połączyć te dwie formy, czyli można zacząć od trainer, zwłaszcza jeśli chce się trochę tak przymierzyć, jeszcze dać sobie trochę czasu, nie wiem, czy w tym momencie już chcę ruszyć, a później dołączyć do szkoły facylitatorów. Jeśli jestem zdecydowany na tak, to można od razu pójść do szkoły facylitatorów. Szkoła facylitatorów daje te same uprawnienia co trainer, czyli jest też międzynarodowy certyfikat
autoryzację ELH i tak dalej, ale też jest dyplom facylitatora, dodatkowy dyplom, który zaświadcza o tym takim intensywnym, długim jakby procesie uczenia. Więc tu wybór trochę zależy od tego, w jakiej sytuacji jesteście, co w tym momencie jest potrzebne i na ile macie już sobie decyzję, żeby pójść tą drogą. Raczej do szkoły facylitatorów nie zapraszam osób, które jeszcze nie wiedzą, czy to jest droga dla nich, tak chcą sobie tylko poprzyglądać się, chyba że traktują ją bardzo jako tak rozwojowy dla siebie, to wtedy też jest to ewentualnie opcja. Po szkole facylitatorów jest też taki program PEGAS, to jest właściwie program wsparcia takiego rozwoju biznesowo-merytorycznego, który ja prowadzę. Prowadzę go w Polsce, ale prowadzę go też międzynarodowo, czyli po polsku i po angielsku dla osób ze stowarzyszenia EHM. Więc też jest tak, że po szkole nie jest się zostawionym, można dalej się rozwijać, uczyć, superwizować się u mnie i tworzyć tą swoją praktykę. To tyle krótko, jeśli chodzi o programy, jakie są. Zapraszam też na stronę www.horsens.pl, szkolenie facylitatorów. Tam można sobie jeden i drugi program przeczytać i zobaczyć jeszcze dokładnie, z czego się składa, jakie zawiera treści. Osoby zastanawiające się nad zostaniem facylitatorem programów rozwojowych z Wami, czy te, które dołączają do programów, czy po prostu chcą się dowiedzieć więcej, zapraszam też do lektury dwóch książek, które są w języku polskim. To jest książka Menadżer uczy się od koni, moja i Ilony Popławskiej, gdzie opisałyśmy doświadczenie z kilku lat pracy z organizacjami, z biznesem, ale jest tam też dużo esei o rozwoju ogólnie i skorzysta z nich również dobrze facylitator, który chce pracować bardziej z osobami indywidualnymi czy grupami, nie z organizacji, tylko innymi tematami. I moja najnowsza książka, Koń jako trener, mojego autorstwa, w której opisuję podwaliny metody, na czym, jaka jest filozofia facylitowania, jaką rolę pełni facylitator, ale też opisuję tam lekcje od koni trenerów, przykłady obszarów, z którymi można pracować, więc to jest na pewno potrzebny podręcznik osoby, która chce się zajmować facylitowaniem, ale też po prostu dowiedzieć o uczeniu się od koni ogólnie. Obie książki można kupić na stronie Horses, w zakładce książki, tam można zjechać na dół do strony i będą zakładki sklepik czy sklepik z książkami, albo gdzieś pochodzić po stronie, to na pewno baner z książkami gdzieś na lewej stronie wyskoczy i dalej będzie przekierunkowanie. To dziękuję za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia.